Witam widzów, mamy drugie testy tak naprawdę, gry, która się aktualnie nazywa Dungeon Unborn, ale wcześniej się nazywała Project Crawl. Także pierwsze testy pod nazwą Dungeon Unborn, ale overall drugie. I tak, mamy kilka klas, tylko ja sobie wyjdę, character list. Mamy fightera, który niby jest tanki. Slow Base Movement Speed, ma Wirek oraz Dasha. Tutaj mamy jakieś dodatkowe pasywki. Mamy Priesta, który wiadomo, healuje i coś tam daje. Mamy Rogala, który ma High Base Movement Speed, High Looting Speed, Niewitkę oraz Petrifying Poison. Czyli zamienia po prostu ludzika w kamień. Mamy Swordmastera, który rzuca tak naprawdę swordami. Mamy Pyromancera, czyli maga ognia. Dodatkowo zablokowany jest Death Knight oraz Cryomancer. Na razie tych klas dwóch nie ma w tych testach. Będą prawdopodobnie w kolejnych. Zobaczymy. Testy tej gry w ramach Steam Next Festa startują chyba drugiego. I wtedy każdy będzie mógł sobie zagrać. Ogólnie, jeżeli chodzi o samą grę, to jest to tak naprawdę konkurencja dla Darker Darker. No bo jest to też Dungeon Looter, Extraction Looter w Dungeonie. Czyli wchodzimy sobie do gierki, lootujemy itemy, później sprzedajemy, kupujemy za to różne itemy. Ja tutaj chwilkę sobie pograłem, nie za dużo, ale coś tam pograłem. No i co, wychodzimy, strefa nas goni, za to kupujemy sobie lepsze itemy i tak dalej. Niestety jest tylko North America, czyli trzeba grać na wysokim pingu. Dzisiaj testujemy sobie, znaczy pokażę wam może bardziej fightera, bo ja już tak mówiłem, kilka gierek wcześniej zagrałem. Zagramy sobie fighterkiem, na szczęście są solubki. W poprzednich testach było tylko trio. Fighter bazowo ma Two Hand Sworda oraz miecz i tarczę. Ja osobiście lubię grać Two Hand Swordem. No bo lubię robić po prostu damage, a w Darkerze grałem głównie barbem. Także Two Hand Sword, no to powiedzmy, że pasuje do barba. Dobra, jesteśmy w gierce. Tak wygląda mapa. Jestem tutaj, w tym miejscu. No i co? I nasze zadanie to jest polutować jak najwięcej. Nie patrzcie za bardzo na tekstury, bo mam niskie ustawienia. No bo wiadomo, to są testy gry, optymalizacje jeszcze nie mają gotowe i tak dalej. Co jest fajne w tej grze, to to, że są ataki ładowane. Czyli to, czego mi brakuje w Dark and Darker. Czyli jak sobie przytrzymam teraz lewy, cyk, do fulla i mam takiego dasha razem z hitem. Oczywiście lutujemy sobie mobka, pyk, tutaj mamy jakieś rzeczy. O, jakiś dzik w ogóle. Fajne mobki to są niektóre w tej gierce. Ty, przywalił mi. Pierwszy raz bije dzika, nie wiem jakie ma ataki. Dobra, padł. Padł dziczek, zobaczmy co da. A, jakieś dziadostwo dał. Też fajne są statystyki na itemach, bo są inne. Tu jest na przykład weapon damage, ale są ogólnie też resy różne na itemach. Może jak znajdę taki item, to wam pokażę. A czy tu nie było chłopa przypadkiem? Nie, co to? Wilkołak. Wilkołaka jeszcze nie biłem. Nie wiem, czy on może mnie zabić. Ale przywalę mu z tego. Oj, oj. Ale on kombosy wali. Oj, wydaje mi się, że może mnie zabić. Niedobrze, trzeba się uleczyć. Dobrze? Zdążyłem, dobra. Najpierw tego tutaj goblinka bym musiał ciachnąć. Oha, goblin mi przywalił jeszcze za pół HP. Te gobliny śmiesznie wyglądają w tej gierce, bo są takie malutkie. I w zasadzie to dosyć creepy wyglądają. Dobra, ja bym chciał nie umrzeć bardzo. Dasz mi nie zadziałał. Dobra, wiecie co? Pokażę wam jak działa Wirek może i użyję Wirka. Tylko chciałbym jakoś wyjść z tego żywy. Dobra, Wirek. Zium. I tak wygląda Wirek. Ty, on nie padł na ten Wirek.
Wydaje mi się, że ten wilkołak to może być jakiś mini bossik taki. Teraz zobaczymy. Fajnie by było jakby... Co on robi? Nie wiem, co on robi. Pierwszy raz bije tego wilkołaka, to jest problem. Mamy bloka. Ale szybki jest, kurwol. Dobra, może go teraz uwalę? Teraz mam wirek, więc... Pa, unika ciosów, co jest? Nie wiem, ten wilkołak wydaje mi się, że to jest jakiś mini bossik, nie? Lecimy jeszcze raz. O, co jeszcze fajne, dostajemy expa i tutaj jest element RPG. Znaczy moim zdaniem jest to element RPG, ponieważ co level dostajemy statystykę. Czyli za level dostaję na przykład plus 1 dexa i troszkę HP. I to jest mega fajne. Jak po kolejnej gierce jak zleveluję, to wam pokażę. I tutaj te pasywki dodatkowe, co są tam pokazane, bazują na tym, na naszych statystykach. Czyli na przykład jak będę miał 45 siły, to dostanę statystykę, że po bloku pasywkę zwiększa mi się kryt. Tutaj, że później 70. Tutaj, że z wilkiem szybciej chodzę, jak będę miał 25 dexa. I tu są jeszcze dwie. I to jest... Fajnie są zrobione te pasywki. To mi się podoba. Dobra, lecimy jeszcze jedną gierkę. W zasadzie, jak tak teraz patrzę, to mogłem go spróbować zrobić z tarczą. No, mogę próbować się blokować. A jaki ma naładowany atak? Tarcza? Taki, o. Ogólnie fajnie, bo jak mamy tarczę, to bijemy też hita z tarczy. Na przykład tu jest takie combo. Jeden, drugi i cyk, tarcza. To jest fajne. Cyk, cyk, tarcza. Dobra, jestem w kolejnej gierce. Mam nadzieję, że tym razem nie trafię na... Ale zaintrygował mnie ten wilkołak. Będzie trzeba kiedyś go zrobić. I bardzo mnie ciekawi, jaki on ma loot. Dostałem sworda, ale to jest one hand sword. A mogę zamienić. I dostałem plus jeden weapon damage na nim. O, czy można wywalić? O, i takie coś możemy na przykład rozwalić sobie, cyk. Tutaj mamy itemek. Pyk. No, nie zebrałem tego. No wiadomo, że są opóźnienia przez to, że to jest NA. Niestety. Fajne jest też to, że na przykład jak hitnę, pyk, to kolejny atak też jest dużo szybszy. Też jeżeli z daleka hitnę ścianę, to jak widzicie, atak nie jest... Nie anuluje się tak w Dark and Darker. W Dark and Darker wystarczy leciutko coś hitnąć i już jest reset, tak jakby combo, nie? Dobra, tu nic nie ma. Gdzie jestem na mapie? Jestem tutaj. No to pójdziemy sobie dalej. Tu z tego co kojarzę, bo byłem już w tym miejscu, jest dużo goblinów. Tak, tu jest goblinek. O, patrzcie, jak ten goblin jest creepy. Tylko on... Tak jakby... Te mopki mają agro zbugowane? Nie, bo w ogóle nic nie robi, nie? Po prostu sobie pada. Te gobliny, coś jest nie tak z tymi goblinami na pewno. Nie wiem czemu. Tak, to możemy sobie rozwalić. Zielony itemek. O, to nawet można rozwalić. Myślałem, że nie da się. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Kolejnego goblinka. To może mu pykniemy z naładowanego ataku. Aha, nie trafiłem, bo jest za niski. Teraz? Pyk. I od razu combo można walić po tym naładowanym ataku, nie? To jest fajne. Tylko kurde te gobliny takie... No one nic nie robią. Nie wiem czemu. Dobra, nie trafił. Okej, okay, zobaczmy co mają goblinki. One nic nie mają, to jest problem. To jest problem właśnie, że one nic nie mają. Tutaj mamy zombiaka. Te zombiaki też nic nie robią w zasadzie. Jak się zacznie bić, to widzicie jak one się poruszają, nie? One w ogóle chyba nawet hitów nie wyprowadzają. O, i umarł sobie. Skrzynki tu fajnie wyglądają niektóre. Ta wygląda jakby coś mniej fajnego miało być. A jest... tu handel swordzik. Tu handel swordzika wezmę sobie. Dobra. Tego się nie da rozwalić. A co mumia miała? Zombiak miał?
Shit. I tutaj wielka skrzyneczka. Też są mimiki jak coś. Ale mimiki, kurde, no, dosyć dużo HP mają. Jest jakiś emerald? Tylko co on daje? Plus jeden dexterity. A, i tu są itemy z soketami. I można sobie soketować właśnie takie gemy. I dzięki temu mamy dodatkowe staty, nie? To jest też mega fajne. Też taki element trochę RPG. Czego w Dark and Darker na przykład nie było. O, i tutaj mamy takich, kurde, rycerzy. Oni też są w miarę prości. Wali jeden atak? Czasami wali drugi, ale to chyba jak za blisko jestem. Koni są troszkę bardziej tanki. Ale też, jak ktoś potrafi grać, to raczej nic nie powinni zrobić. Dagger jakiś? Niestety martwi mnie to, że to jest kolejna gra tego typu. I znowu jest Rogal z niewidką, nie? Tak nie lubię. Moim zdaniem niewidka psuje Dark and Darker. Oha, przywalił mi starczy. On na przykład jak też zablokuje, to wali kontratak od razu. Ale tym razem nie udało mi się zablokować. Tu jakieś dziadostwa. Tu jest też chyba crafting, ale nie jestem pewien, bo to jest na przykład chyba do craftu. Tak, making healing potions. Replika, to jest pewnie nic nie warte, więc pewnie to zamienię, jak coś lepszego znajdę. Te repliki będą do wywalenia. I ciekawi mnie, co tu jest, bo tu jest na mapie aks pokazany. Czyli to by oznaczało, że jestem jakiś boss? Oj. Może nie. Może nie tym razem. No jak załamam się, kurde. Ten mobek jest ciekawy, bo on nic nie robi, on tylko ucieka. Nie wiem, czy to tak powinno być. Ale on w ogóle damage'u nie... On chyba nawet ataków żadnych nie ma. A nie zauważyłem, żeby z niego był jakiś super lucik. Teraz zobaczymy. No nie. Sworda po prostu dostałem. O, tu ktoś był na przykład, bo jest skrzynka otwarta i polutowane. Czyli idziemy tropem jakiegoś gracza. Też są podki różne w tej gierce. Bo co jest na przykład podka na co? Burning Ground. To jest smoke. Jeszcze jest taka chyba, która stunuje w jakimś tam promieniu. Co to jest? Ja wezmę. No tu był, kurde, jakiś gracz, więc tu raczej nic ciekawego nie znajdę. O, tu są drzewce, to jeszcze drzewce mogę wam pokazać. Tylko nie wiem, czy... Nie wiem, czy jest fall damage, jak mam być szczery, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie. Ale tu jakoś sobie zejdziemy. Oho, blokowałem się. Dobra, idę drogą tego gracza. O, i tu jest drzewiec. Drzewce wyglądają jakby były OP. Ale są łatwe. Papyk. No i tak naprawdę tyle, nie? I on pada. I to jest cały drzewiec. Który wygląda jakby był mocny. Ale nie jest. Tam jakiś chłop kuca. Ja się oczywiście nie teamuję w gierkach. Ale mogę sobie po prostu pójść w inną stronę. Na przykład. Źle trochę, że przyszedłem w dół. Bardzo źle. Bo ja muszę wrócić teraz na górę. Ale jak zobaczycie sobie w prawym górnym rogu, to mega dużo ludzi umiera od jakichś słabych mobków, nie? Od goblinów w ogóle ludzie umierają, ja nie wiem jakim cudem. Można tu umrzeć od goblina, bo te gobliny prawie nic nie robią. Ale są ludzie, którzy się wywalają od tych goblinów. Co ciekawe. Jakiegoś gracza chyba też słyszałem. Tak mi się wydaje. Te drzwi są fajne, nie? Fajnie zrobione. Podobają mi się. Design tych drzwi mi się podoba. Graficznie.
Tu na pewno ktoś był, ale wydaje mi się, że też kogoś słyszałem. Nie wiem, czy tam kogoś nie widziałem. Wszyscy pójdziemy tutaj, mamy nietoperki też. Ale padają na 3 hity. Ja mówię, mopki w tej grze są gigałatwe. PvE to nie jest żadne wyzwanie. No chyba, że ten werewolf, który był prawdopodobnie jakimś mini bossem. O, te mopki też są fajne, bo są takie wielkie szczurasy. Ale też są dosyć łatwe. O, nie wiem, on się chyba zbugował. To w ogóle jakiś chłop umarł od tego szczurasa, ale on nic nie miał. To był taki... O, się wystraszyłem. Totalny bobasek to był ten chłop. No i tyle. Fajny design, ale no niestety... Łatwiutko. O, ten mobek jest też fajny. Taki duszek. No, ale pada na 3 hity, nie? A coś drop ciekawego? Nie. Żadnego w ogóle... Żadnej fajnej broni nie zebrałem. To jest ciekawe. Szukamy teraz w zasadzie portalu. Bo ekwipunek mam pełny. Fajnie by było wyjść. Później można by było kupić jakieś itemki. Ja mam full ekwipunek, nie? Tu coś jeszcze może znajdę. A, to są same białe itemy. Tylko strasznie wolny movement postaci jest w tej gierce. Przynajmniej fighterem. Mega wolno się chodzi. Mam wrażenie, jakbym miał kurde... Kurde, jakie ataki ma duszek. Mam wrażenie, jakbym miał jakieś cegły w butach. Albo coś takiego. No ale duszek nic fajnego nie dropi. Dobra, szukam portalu. Co to? Ktoś znalazł mieczek w tej skrzynce. No ogólnie to jest problem. Się kręcę zawsze w tym samym miejscu i nigdzie portalu nie widzę. Kurde mu... Fajnie by było, jakby tu gdzieś się pojawił portal. Gdzieś się musi pojawić chyba, nie? Nie wiem, jak tutaj działa spawnowanie się tych portali. A to nie jest portal? Nie. Dobra, szukamy portalu. O, jest portal. Tak wyglądają portale. O, jeszcze są takie mopki. Zapomniałem o nich. A one nie były mocne, jak dobrze kojarzę. No, one mało biją. I w miarę szybko padają. Dobra, jeszcze zerknę sobie, co tu mają ciekawego. O, to można wymienić. Plus weapon damage. Może jakoś go wezmę? Dobra, wezmę. O, i to jeszcze. Dobra, wychodzimy. Oczywiście widać na minimapie, pulsuje jak odpalam portal. No, mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie. Dobra, mamy portal, pyk. Wchodzimy do niego i wychodzimy z gierki. Teraz pewnie level dostanę. I będzie widać te staty. O, wbiłem level, dostałem 3 HP i 1 dexa. I to jest mega fajne. Nie wiem, jaki jest maksymalny level, ale podoba mi się to, że tak to działa. Tutaj mamy questiki jakieś. Daily questy też są. Tu jest oczywiście auction house. Co fajne, można sobie kupować itemki, są aukcje. I jest ogólnie kilka trybów. Jest też tryb PvP, taka arena. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale brzmi fajnie. Custom game'y są. Training. I HR'y są, ale jeszcze są zablokowane. Jak będą blokowane, to przetestujemy. No, także tyle i do następnego.